Radia Łódź. Zapraszam Dorota Matyjasik. Dzień dobry, a dziś zaprosiłam Cezarego Grabarczyka, byłego ministra sprawiedliwości i także infrastruktury. Witamy. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę powiedzieć, czy decyzja premiera Donalda Tuska? O tym, że będzie budowane CPK, to decyzja polityczna czy racjonalna? Na pewno tam, gdzie podejmuje się decyzję o wydatkowaniu gigantycznych kwot pieniędzy, które pochodzą przecież od podatników, to decyzja polityczna, ale ja też ją oceniam jako racjonalną. Przecież jeszcze pierwszy rząd Donalda Tuska podjął w 2008 roku w grudniu, na mój wniosek zresztą, uchwałę o przygotowaniu i realizacji budowy pierwszej linii kolei dużych prędkości KDP. To ten słynny Y. y. I mamy powrót do tego projektu. Nie chodzi o szprychy. Nie chodzi o jakąś dziwną konstrukcję nawiązującą do koła, gdzie jest piasta i szprychy, ale nie ma obręczy, czyli te szprychy nie mają się czego trzymać, tylko, Obrazowo, tylko, to chodzi, tylko chodzi o roztropne unowocześnianie polskiej infrastruktury. Niedawno A miałem... czym się różni ten plan od tego, który był za pana kadencji? Ten niestety trochę został zniekształcony przez Prawo i Sprawiedliwość. Rząd PiSu uważał, że kolej rozwijająca duże prędkości ma służyć eliminacji zjawiska wykluczenia komunikacyjnego. Dlatego przewidzieli, że. Pociągi, które będą rozwijały prędkość około 250 km na godzinę, będą zatrzymywały się w miastach powiatowych. To znaczy, że nie byłoby szansy na rozwinięcie tej prędkości, czyli wystarczyłyby składy konwencjonalne, natomiast oni chcieli budować linie, które mogą przyjąć składy o większych prędkościach wydając o wiele więcej pieniędzy Ale trudno niż też na linie konwencjonalne sensu takim argumentom, że część polskiego społeczeństwa jest wykluczona komunikacyjnie. Ale do tego mają służyć inne instrumenty. Nie kolej dużych prędkości. Kolej dużych prędkości ma połączyć wielkie skupiska miejskie, skupiska ludności. Po to, by uwolnić przepustowość na liniach konwencjonalnych, po to, żeby te linie mogły służyć realizacji celu, o którym pani redaktor mówi, o którym mówili ci politycy, którzy snuli mrzonki o szprychach. Nie ma potrzeby budowania kolei do każdego miasta powiatowego. Bo analiza ruchu wskazuje, że wystarczy na tych niektórych odcinkach stworzenie sprawnie funkcjonujących linii autobusowych. Autobusy, które coraz częściej mają zasilanie niskoemisyjne, są elektryczne, wprowadza się inne rodzaje napędów. Pozwolą wyeliminować wykluczenie komunikacyjne, powinny być w to włączane samorządy. Natomiast rząd jest od tego, by realizować te. E, śmiałe, e, najważniejsze. E, a proszę projekty. powiedzieć, co premier miał na myśli mówiąc o tunelu pod łodzią? E, powiedział, że okazuje się, iż łódź potrzebuje nie jednego, a dwóch tuneli i budowa tunelu pod łodzią to jest przykład takiego cwaniactwa i nieudolności poprzedniej władzy. Nie rozwinął tej myśli. To oczywiście skrót myślowy, ponieważ prawo i sprawiedliwość przejęło część przygotowanych wcześniej rozwiązań. Przez dwa rządy Donalda Tuska i rząd pani premier Ewy Kopacz. I rozpoczęło realizację pierwszych tuneli podłodziu. Przecież te, które są w tej chwili drążone przez dwie tarcze Faustynę i Katarzynę realizują projekt przygotowany jeszcze przez zespół moich współpracowników. Wiemy, że realizacja tych tuneli napotkała na problemy. W dużym stopniu zawinione zostały one przez przeprowadzających przetarg. Wybrana została do realizacji tego projektu firma, a w zasadzie konsorcjum, które miało lidera. Który tuż po przyjęciu zaliczki w kwocie 170 milionów ogłosił upadłość. I to zachwiało płynnością konsorcjum i to spowodowało zamier to zamierzone było czy jak pan to tłumaczy Ja myślę, że to jest bardzo dobre pytanie pani redaktor. Dobrze, że ono padło na antenie. Są służby w Rzeczypospolitej, które powinny się które tym powinny, zająć, które powinny zdanie? się temu przyjrzeć, bo w momencie gdy rozstrzyga się postępowanie przetargowe Bada się także wiarygodność finansową uczestników postępowania przetargowego. I jeżeli tuż po wypłaceniu pierwszej zaliczki w gigantycznej kwocie do przeciętnego Polaka kwota 170 milionów naprawdę może przyprawić o zawrót głowy, Lider konsorcjum ogłasza upadłość, to coś tu śmierdzi. A cwaniactwo? No tak, można Bo też to, pan tak to można nazwać delikatniej. Powiązania? Tak to można nazwać delikatniej. A y, jeszcze dopytam, no proszę powiedzieć więcej, jeżeli pan wie. Myślę, że słuchacze są bardzo ciekawi, ja też. Mówi, mówiliśmy o tym wielokrotnie na komisjach infrastruktury. Zwracaliśmy uwagę ministrowi infrastruktury i jego zastępcom. Pytaliśmy prezesa spółki Polskie Linie Kolejowe. Co się Wam udało dowiedzieć? Czego? No, dowiedzieliśmy się, że projekt został przyjęty przez, do realizacji przez współkonsorcjanta, ale że no, nie może uzyskać wystarczającego przyspieszenia właśnie przez kłopoty spowodowane brakiem już na starcie 170 milionów złotych, które miały posłużyć. I do dziś tej sprawy budowie. nikt nie wyjaśnił, nie próbował wyjaśnić. Nie znam stanu działań służb państwowych, w tym prokuratury. Myślę, że być może po naszej rozmowie. Zostaną podjęte działania, a jeżeli już by podjęte, to zostaną ujawnione. W przeciągu kilku dni ma być ogłoszony przetarg na budowę drugiego tunelu kolei dużych prędkości. i W związku z planem budowy tego Y, co to wszystko oznacza dla łodzi, Pana zdaniem? To oznacza, że łódź Doczeka się realizacji tych śmiałych projektów, które usytuują nasze miasto w centrum systemu komunikacyjnego państwa polskiego. I będzie to ważny węzeł komunikacyjny w. Skali europejskiej. To będzie ważny punkt na mapie Europy. To, że jesteśmy pierwszym miastem z pełnym pierścieniem dróg szybkiego ruchu autostradowym, wokół, tak. jest już faktem i ten fakt jest dostrzegany przez inwestorów zagranicznych. Wciąż pojawiają się inwestorzy, którzy pytają. Jak wam się to udało? Mówią o chęci wykorzystania tego położenia i całego dobrodziejstwa komunikacyjnego, no bo stąd będzie wszędzie, już jest wszędzie blisko. A jeżeli zrealizujemy kolej dużych prędkości w tym wariancie Y, w pierwszym etapie, jeżeli dokończymy, a wiem, że my też musimy Pols powoli kończyć. Polska, polskie linie kolejowe i rząd znalazły sposób na rozwiązanie tej pułapki, w którą wpadł projekt tego pierwszego tunelu między Fabryczną a Kaliską i następuje wznowienie prac, to naprawdę będziemy super miejscem do inwestowania. A Łódź potrzebuje nowych miejsc pracy, Łodzianie potrzebują inwestycji. Dziękuję bardzo. Ta długa troszkę puenta, ale jest Cezary Grabarczyk, były minister infrastruktury i sprawiedliwości też dziękujemy. Dziękuję, dobrego dnia.